No, cześć dzieciaki pomrowiaki. Ostatnio was poprosiłam, abyście napisali stereotypy o Japończykach, które znacie, które może wierzycie, a może słyszeliście. No i dzisiaj porozmawiamy, które z nich są prawdziwe, a które z nich są fałszywe. No to zaczynamy. Japończycy są pracoholikami. No i szczerze mówiąc, trudno się nie zgodzić. Z jednej strony tak, a z drugiej może nie do końca tyle nie, ale ten japoński pracoholizm jest pokłosiem tak naprawdę setek lat. Tak naprawdę już od ery. No można powiedzieć, że Edo, bo era Sengoku to była taka era, gdzie oni się po prostu. Ale to nieważne, dzisiaj nie będzie historycznie. Ale dlaczego tutaj uszczknęłam trochę ery Edo? Ponieważ ja, jako osoba, która tam zajmuje się folkiem, to nawet yokai reprezentują ten, jak wy to nazwaliście, pracoholizm. Dlatego, że oczywiście, jak wiecie albo nie, to era Edo była tym takim wyrzutem, takim ekspansją kulturowo-gospodarczą, że wreszcie już nie było wojen, bitew wewnątrzkrajowych, więc kraj mógł się zacząć bardzo rozwijać. Co było ważne? Handel kwitł i ludzie mieli coraz więcej pracy, coraz nowe to typy pracy się tworzyły, bo przecież prawda, szlaki handlowe się potworzyły, więc nowe rodzaje pracy, więc powstał taki yokai, który się, słuchajcie, nazywał Isogashi. Tak, tak jak normalne słowo, które istnieje w japońskim, isogashi oznacza zajęty. Akurat tego yokajka przetłumaczyłam jako zajętek. I zajętek to jest taki yokaj, który jak ciebie opęta, a opętuje każdego Japończyka, to masz takie uczucie, że ono co, że musisz coś ciągle robić. A jak nie robisz, to po prostu masz takie poczucie niespełnienia, takie wyrzuty sumienia i to jest bardzo dobrze. I to jest bardzo dobrze przedstawia ogólnie społeczeństwo japońskie. Zwłaszcza tą starą datę. Na pracoholizm japoński obecnie wpływa też tak naprawdę stary system pracy. System pracy wielogodzinnej, system też zmianowy, wielogodzinny, nadgodziny, tak zwany tutaj zangyo. Więc to jest tak naprawdę stary system, który jeszcze jest żywy w tym kraju. Chociaż teraz, jak mówiłam już w kilku poprzednich odcinkach, powoli wchodzą nowe kajsia, czyli firmy budowane na młodym menadżmencie, więc bardziej tak otwarcie myślowe. Myślę, nie? Więc tak to wygląda. Z jednej strony to prawda i też Japończycy mają coś takiego w sobie, że lubią coś robić, lubią być zajęci. Tak, to po części jest prawda, ale z drugiej strony dużo osób nie lubi chodzić do pracy. Lubią coś robić, a nie lubią chodzić do pracy, więc myślę, że tak naprawdę jak każdy. I jeszcze dorzucając do tego jednak taki archaiczny system pracy, który jednak dalej istnieje w Japonii. Dobra, dalej. Kolejnym z często pojawiających się stereotypów jest tak zwane dwulicowość, zamknięcie i taka bierność Japończyków. I tutaj nie do końca się zgodzę, że jest to stereotyp. Moim zdaniem jest to tak zwana kalka kulturowa. To znaczy, wielu z was, którzy
urodzili się, wychowali w Europie, kontynencie jednak, który jest połączony, w sensie kraje są połączone, są na jednym kontynencie, więc kultury danych krajów mogły łatwiej się przenikać. Co za tym idzie, wygląda to w Europie, że no niby wszędzie jest tak normalnie, że jak wszędzie w Europie mamy dość podobne kultury, coś tam się przenika, coś mamy podobnego, nawet tam czasem języki, to wszędzie jest tak samo. No i się przyjeżdża do Japonii i Boże, ale oni wycofani, ale oni są fałszywi. Ta fałszywość, którą wy mylicie, jest tutaj tak zwaną po prostu kurtuazją, tak zwanym tutaj tatemae, czyli kurtuazją na zewnątrz, kulturalnym, po prostu zwykłym kulturalnym zachowaniem na zewnątrz. Jeśli idziemy, poznajemy kogoś, czy idziemy do nowej pracy, czy idziemy nawet do sklepu, no po prostu i to ogólnie jest normalne, że zachowujemy pewien takt, pewną formę, która zachowań, którą dedykuje dana sytuacja, czy dane miejsce, prawda? I te szablony zachowań są, myślę, że bardziej widoczne w Japonii, dlatego że w Japonii, jak mówiłam, jest jeden Bóg największy i to nie są bogowie sintoistyczni, tylko to są maniery. Maniery są bardzo ważne. I to nie wychodzi z niechęci czy dwulicowości. W Japonii, w przeciwieństwie do Polski, nie wypowiada się swojego negatywnego zdania otwarcie. To nie jest tak, że Japończycy nie mają, są bierni, nie mają opinii. Mają, ale nie tak jak Polacy, nie wywalają ją. Nie wywalają ją od tak. Oczywiście, abstrahując od anonimowych osób na internecie, nie ma takiej kultury komentowania, którą jednak można zobaczyć w Polsce, że babcia coś tam, a gdzie pani córeczki czapeczka? No kurwa w dupie. Nie ma tego, nie ma wtrącania się i przez to też jest większa przestrzeń między sobą i ta kurtuazja, która często jest mylona jako wyrachowanie, jako dwulicowość, jest, myślę, że dla kultur, które są bardziej takie ekspresyjne w wyrażaniu swoich myśli, emocji, wy próbujecie nałożyć to, z czego się nauczyliście od dzieciństwa, na dany kraj, a tak nie jest. Jest to zupełnie inne środowisko, jeśli chodzi o komunikację międzyludzką i zachowanie międzyludzkie. Szacunek jest do kogokolwiek, czy pana śmietnikarza, czy nawet pana bezdomnego, czy pani pielęgniarki, czy też cesarza. Każdy wymaga tu szacunku. I jeśli kogoś nie lubisz, oczywiście, że są kłótnie, oczywiście, że też są ludzie, którzy się ze sobą kłócą, absolutnie tak, tylko że jak najbardziej ludzie starają się unikać konfliktowych sytuacji. Tak zbudowana jest struktura i kultura tutaj tego kraju i o tym trzeba też pamiętać. No kolejnym bardzo popularnym stereotypem jest to, że są zboczeni i oglądają dużo porno. Słuchajcie, ja już robiłam cały tutaj odcinek o tym, jak wygląda seksualność w Japonii. Po pierwsze, seks nie jest tabu, nie ma piętna grzechu chrześcijańskiego, nie jest czymś nieczystym, tak jak zostało przez wieki wręcz wpompowane w Europejczyków, że seksualność, cielesność jest grzeszna. Tutaj nie ma tego konceptu, dlatego przykładowo jak się idzie do onsen, no to jesteś na golasa i wszyscy są na golasa, bo ciało i gołość jest normalna. Kolejna rzecz jest taka, że Japonia ma największą kinematografię, jeśli chodzi o porno. Już nie pamiętam ile rocznie, ale właśnie w tym filmie o seksualności tam możecie dowiedzieć się, ile rocznie Japonia produkuje pornosów. No to jest biznes, to jest kasa. Kasa, wszystko to jest hajs, to się sprzedaje, oczywiście. Ale jeśli wrócimy do takiego zwykłego życia, no to nie uruchamiajcie za bardzo swojej wyobraźni. No.
mimo że Wam się może wydawać, bo Wy dostajecie takie pocztówki, że o, poduszki z cycami, otaku z swoimi lalkami, seksolalkami i tak dalej, tylko że to są wbrew pozorom odsetki. Ten przemysł porno no, też dużo eksportuje na cały świat, więc no, to jest hajs. Jak już mówię, jeśli wracamy do zwykłego życia, do szarego życia codziennego, no to ludzie, no wszyscy są ludźmi. No też nikomu z drugiej strony, kto ma jaki fetysz, czy ktoś ma szafę biczy w domu, czy szafę, kurde, półmetrowych dildosów, no tego nikt nie sprawdza oczywiście, ale seks aż tak się nie wylewa, jak się tutaj żyje, więc spokojnie. No okej, często, które się pojawiało, że na przykład kobiety muszą w domu usługiwać mężczyźnie, wykonywać wszystkie prace domowe, albo że kobieta po urodzeniu dziecka staje się aseksualna dla męża i on wtedy szuka kochanki, to kurwa chyba było u Martyny Wojciechowskiej. I wiecie co, jak ja to słyszę, to ja widzę to erami, ja to widzę erę jakąś Meiji, bo wyżej Meiji był największy szowinizm, ponieważ weszła ustalona konstytucja, gdzie zostało napisane, że kobieta przylega najpierw do męża, jeśli mąż umiera, to przylega do syna i idzie za synem. To był ten moment, wbrew pozorom, najgorszy w historii Japonii, jeśli chodzi o szowinizm. Obecnie, gdybyście to powiedzieli rocznikom, takich jak ja, nawet starszym, to by wszyscy takie, what the fuck you talking about, nie? Słuchajcie, to jest typowa próba manipulacji. Bierzemy jakiś odsetek, bo tak, uwaga, w Japonii też jest przemoc domowa. Uwaga, w Polsce też jest przemoc domowa. Tylko, że to są procenty. Ale właśnie przez takie głupie różne artykuły rodzą się właśnie takie głupie różne stereotypy, które procentowość jakiegoś przypadku rozciągają na całe społeczeństwo. Już kiedyś o tym mówiłam, że mamy jakieś ułamkowe patologie rozciągane na 100% społeczeństwa. Słuchajcie, jest dokładnie odwrotnie. No, czasy się zmieniają, dużo młodych kobiet właśnie idzie pracować, a to mężczyzna zostaje w domu, bo to kobieta więcej zarabia, a on zostaje jako ikumen, czyli pan domu, załóżmy, zajmuje się dziećmi, zajmuje się domem. Też jest taki naturalny podział. Jeśli mamy taki podział typowo kobieta, znaczy tak powiem, zanim to zacznę, żeby być teraz siufu, czyli panią domu tak zwaną, to co wy tak dużo z was pewnie słyszało, że właśnie kobiety to kury domowe, to się nazywa siufu i wbrew pozorom jest uznawane jako praca w Japonii, ponieważ właśnie dostajesz też normalnie emeryturę. Mąż pracuje, ale ty też dostajesz jako właśnie siufu swoją emeryturę, ale to nieważne. To nie o tym temat. Żeby być siufu, to kurwa trzeba się cofnąć w czasie. Nie da się już być siufu, ponieważ koszty życia w Japonii też wzrosły. Teraz być siufu to jest wręcz, można powiedzieć, zaszczyt. Na to mogą sobie pozwolić bogate panie. Więc się wszystko pozmieniało. Większość kobiet pracuje dorywczo, nawet jak są dzieci, bo wiadomo, trzeba dziecko odebrać, to pracują. Przecież ze mną pracowały kobiety, które miały dzieci normalnie w przedszkolu, w podstawówce i pracowały, ja załóżmy pracowałam tam do 6, do 7, a one pracowały do 4, bo musiały pójść odebrać dzieciaka. No i później wracały do domu, obiad, bo wiadomo, nie obiad dlatego, że usługują dla męża, tylko że po prostu są kurwa pierwsze w domu. Więc nie, to już to w ogóle trzeba totalnie skreślić takie myślenie, dlatego że czasy już się bardzo dawno zmieniły i takie myślenie to jest w ogóle jakieś kopiowanie jakichś już nieistniejących form kultury, które już dawno nie istnieją. Już z czasu nie istnieją.
albo przeciąganie jakichś naprawdę subiektywnych, jednostkowych sytuacji na całe społeczeństwo. No nie, nie usługujemy swoim panom. Załóżmy tutaj, mój sąsiad zapierdziela z synkiem, non stop się nim opiekuje, bo właśnie żona później pracuje. Jocian robi cokolwiek, co powiem. On wie, że on w soboty i niedzielę robi śniadania, robi obiady. Więc no, skończyła się już ta era takiego pana i władcy. To może jeszcze istniało, wiecie kiedy? Jak jeszcze były aranżowane małżeństwa. Bo nawet Romka, pamiętacie Romkę? Romka mówiła, że jej prababcia zwracała się do pradziadka sam. Nie zwracała się po imieniu nigdy. Więc była tam to jeszcze ta stara szkoła, można powiedzieć, te stare wychowanie. A teraz w życiu jest normalnie, dajcie święty spokój. Okej, i ostatnia rzecz, która najczęściej się pokazywała, czyli Japończycy nie przeklinają. No, i to byś się zdziwiła, bo zanim przejdziemy do przeklinania po japońsku, trzeba wytłumaczyć, jaka jest różnica. Proszę Państwa, jeśli chodzi o polski, polski ma bardzo, bardzo, bardzo zajebiście plastyczne wulgaryzmy, które można wręcz zamieniać w przecinki, bawić się nimi, wplątywać, robić wręcz żarty z nich. Są bardzo plastyczne w porównaniu z językiem japońskim, który wychodzi bardziej sztywno właśnie w porównaniu właśnie do polskiego. W Japonii wulgaryzmy istnieją, są, tak, są bardzo obraźliwe, ale nie są tak plastyczne. Co to znaczy? To znaczy, że nie jesteś w stanie użyć go jako przecinka, nie jesteś go w stanie użyć jako takiej zabawnej formy, jak załóżmy możemy ze słowem kurwa zrobić. Typu, ej kurwa, na przykład. No tego już nie zrobisz. W Japonii wulgaryzmy są faktycznie po to, aby się. Czyli jak naprawdę coś się dzieje. Ale to rzadko, to naprawdę musi być coś takiego, albo ktoś musi być Yankee. Bo Yankee, czyli typowe drasiksy, sebiksy i te, jak one, nie Jeniksy, tylko karyny japońskie, to właśnie tego używają. Ale japońskie wyrażanie się to nie tylko brzydkie słowa, ale brzydkie akcentowanie, brzydki ton mówienia. Bo normalnie, jak mówię, to na przykład ano sa, ima nani shiteru desu ka? I ten głos jest delikatny. A jakbym chciała do kogoś tak zaczepnie, tak jak kurwa karyna japońska, no to patrzcie. Oj, nani shiteru ya? Omae? I to jest już to samo, już taki takie akcentowanie to jest już wulgaryzm, można powiedzieć, bo to już jest agresja w głosie. Już ty jesteś kurwa taka, już idzie kogucik się bić. Więc musimy zrozumieć, że to jest inna forma. Do tego mówiłam, prawda, na początku o zachowaniu, o tym, że kultura, kurtuazja między jednym człowiekiem a drugim jest bardzo ważna. I nieważne, czy się lubi, czy się nie lubi, to jednak stara się zachować tą. Tak, ta tema, czy tą kurtuazję, kulturę zachowania. Ale niemniej jednak w domowych pieleszach, no to czasami jak się o kimś mówi, to się powie tylko no kso dzidzi, na przykład ten cholerny dziadek, no i można powiedzieć, ale to tylko cholerny. No tak, ale to jest inna budowa języka, inna struktura języka, więc nie możemy robić takiej kalki. Trzeba pamiętać, że nie każdy język jest tak plastyczny i nie każdy język jest zbudowany jak polski, a wracając do wulgaryzmów, istnieją w japońskim, są używane w sytuacjach totalnie ekstremalnych, chociaż Japończycy starają się ich nie używać na zewnątrz, w domu czasami przekleństwo na kogoś, w sensie o kimś mówisz, ktoś załóżmy wjechał ci w samochód i powiesz o nim brzydkie słowo, to istnieje, tak? Ale jeszcze raz powtarzam, nie ta struktura języka.
No. I to by było na tyle. Myślę, że jeśli Wam się oczywiście spodoba ten format obalania stereotypów w takim ciągu, no to oczywiście piszcie kolejne stereotypy pod spodem, a ja będę kontynuować takimi odcinkami. No i widzimy się oczywiście już niebawem, więc łapki w górę, polecajcie mój kanał swoim znajomym, niech nas będzie coraz więcej do pieczenia chleba. Oczywiście zapraszam też na Wabi Sabi, są nowe smakowitki, są nowe sosy, cyje i nowe kosmetyki, więc wbijajcie. No i też na Instagrama, bo tam zawsze możecie bardziej luknąć na backstage'a Emi, czyli co tam robi Luśka, albo co tam Jocian odpierdziela. Więc widzimy się już niebawem, tak ladziany, matany, bye, bye.